Już za chwilę. Zbliżenia. Twój regionalny serwis informacyjny. Sobota, 14 maja, Małgorzata Rogaty. Witam Państwa, zapraszam na główne wydanie zbliżeń. Ryzykowali przyszłość dla wolnego kraju. Wydawało nam się, że robimy coś ważnego. Medale i odznaczenia z okazji 35-lecia NZS w Toruniu. Nie powinniśmy zapominać o wkładzie studentów w obalenie systemu komunistycznego. SLD w regionie z nowym szefem. Te 14 lat były okresem spektakularnych zwycięstw, ale także i gorzkich porażek. Ireneusz Nitkiewicz zastąpi Krystiana Łuczaka. Wierzę, że będzie dobrze. Rekordowe serce z piernika. Nikt jeszcze takiego rekordu nie podjął się pobić. Wspólne pieczenie w Toruniu. Zaczynają się roztapiać i się zastanawiamy, jak to zjeść, żeby się nie ubrudzić. Ryzykowali własnymi karierami, a nieraz nawet zdrowiem i życiem. Mija właśnie 35 lat od powstania Niezależnego Zrzeszenia Studentów, czyli Solidarności Młodych. Odwagą w walce o wolną Polskę wykazali się także działacze NZS-u Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Najbardziej zasłużeni opozycjoniści, przed laty studenci Uniwersytetu, otrzymali dziś medale i odznaczenia. Luty 1981 roku. Studenci Uniwersytetu Mikołaja Kopernika rezygnują z zajęć i podejmują dwudniowy strajk okupacyjny. W ten sposób wspierają kolegów z Łodzi. Cała społeczność akademicka domaga się od władz centralnych, m.in. autonomii uczelni wyższych. Spodziewać się trzeba było wszystkiego, ataku ZOMO i tak dalej, i tak dalej. Ja jeżdżąc w nocy po budynkach strajkowych zawsze rozglądałem się, czy nie ma gdzieś ogona bezpieki, czy nie będzie jakiejś prowokacji. Na apel zawiązanego na Toruńskim Uniwersytecie jesienią 1980 roku Niezależnego Zrzeszenia Studentów odpowiada 2600 młodych osób, ponad połowa ówczesnych studentów UMK. Protesty na uczelniach w całej Polsce odnoszą skutek. Władze zgadzają się na rejestrację NZS-u, skrócenie służby wojskowej studentów czy wybór lektoratów, tak by przymusem nie była nauka języka rosyjskiego. Wydawało nam się, że robimy coś ważnego i że uczestniczymy w czymś istotnym, w czymś, z czego będziemy mogli być potem dumni. Studenci UMK biorą udział także w ogólnopolskiej akcji protestacyjnej na uczelniach wyższych 19 listopada 1981 roku, a 13 grudnia w związku z wprowadzeniem stanu wojennego UMK jako jedyny toruński zakład pracy podejmuje całodniowy protest. Od dziś o zasługach studentów UMK w walce o demokrację przypomina tablica pamiątkowa odsłonięta w obecności działaczy opozycji z całej Polski na ścianie dworu Artusa, czyli dawnej siedziby studenckiego klubu Odnowa. Nie powinniśmy zapominać o wkładzie studentów w obalenie systemu komunistycznego i może warto, żeby też dzisiejsi studenci czasem się zastanowili, jakie oni z kolei mogliby wnieść wartości w nasze współczesne życie społeczne. Z rąk prezesa IPN kilkunastu działaczy NZS UMK w ratuszu staromiejskim odebrało Krzyże Wolności i Solidarności przyznawane przez prezydenta RP. Wśród wyróżnionych znaleźli się m.in. profesor Roman Becker, Andrzej Korpusiński, Remigiusz Stasiak, ojciec Paweł Górzyński i Robert Erdman z Radia Pomorza i Kujaw. Emocje były, kiedy demonstrowaliśmy, emocje były, kiedy składało się książki i nagle jakiś snop świateł przeciął okna. Wtedy były emocje, teraz są emocje. Rafał Maszkowski jako jedyny odmówił przyjęcia wyróżnienia. Ale nie mogę przyjąć oznaczenia od prezydenta, który łamie prawo. Zasłużonych działaczy uhonorowali także prezydent Torunia oraz marszałek województwa kujawsko-pomorskiego. Studenci NZS-u stanowili jedną siłę, stanowili ten pozytywny zaczyn zmieniania naszego ustroju. List gratulacyjny od marszałka Sejmu i Senatu odczytał poseł PiS Jan Krzysztof Ardanowski. Więcej o historii i działalności NZS UMK można dowiedzieć się z wystawy otwartej na dziedzińcu ratusza staromiejskiego. Toruń, Katarzyna Prędkowska. Ireneusz Nitkiewicz, nowym szefem SLD w regionie, na stanowisku zastąpi Krystiana Łuczaka. Wyboru przewodniczącego partii w województwie kujawsko-pomorskim dokonano podczas 6. Wojewódzkiego Zjazdu Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
Nie było burzliwej dyskusji i emocjonujących wystąpień. 93 spośród 99 delegatów z całego regionu zdecydowało, że nowym szefem SLD w województwie kujawsko-pomorskim zostanie Ireneusz Nitkiewicz. To drugie stanowisko, jakie w ostatnim czasie objął bydgoski radny. Niespełna miesiąc temu został szefem miejskich struktur partii. Wierzę, że będzie dobrze, a my zawsze w kujawsko-pomorskim, mając tą bazę i za co dziękuję zawsze mieszkańcom naszego regionu, że jest tutaj poparcie dla lewicy, wiemy, że jeżeli będzie w kraju dobrze, to u nas będzie tylko lepiej. Nowy szef podkreślał, że zna sytuację partii w regionie. Od 2007 roku był sekretarzem wojewódzkim i współpracował z Krystianem Łuczakiem, który dziś opuścił stanowisko. Te 14 lat, które w 17-letniej historii SLD były okresem spektakularnych zwycięstw, ale także i gorzkich porażek, szczególnie ta ostatnia kadencja. Z porażek Sojusz Lewicy Demokratycznej chce wyciągnąć wnioski, a w młodych kandydatach, bo nowy przewodniczący ma 36 lat, doświadczeni politycy pokładają nadzieję. Uważamy, iż tak się powinno w SLD dziać, ale nie tylko lipoto, by następowały zmiany generacyjne w SLD w województwie, tylko by to otwierało nam pole do różnych rozmów, do porozumień. Cel jest jeden, powrót SLD do Sejmu w kolejnej kadencji. Wróci, bo to dobra, fajna partia. Wróci dlatego, że Polacy widzą, co się dzieje z Polską w momencie, kiedy tej partii, Sojuszu Lewicy Demokratycznej, mojej partii w Sejmie nie ma. Podczas zjazdu wybrano też m.in. nowego sekretarza wojewódzkiego. Został nim Tomasz Mokos. Bydgoszcz, Marta Jastrzębska. Liberalne prawo aborcyjne i profesjonalne lekcje wychowania seksualnego w szkołach to najważniejsze postulaty kampanii Ratujmy Kobiety, którą dziś inaugurowano w całym kraju, także w Toruniu. Stowarzyszenie Inicjatywa Polska w porozumieniu m.in. z Partią Kobiet i Partią Zielonych zamierza zebrać 100 tysięcy podpisów pod nowym projektem ustawy aborcyjnej. Chcielibyśmy wyjść z inicjatywą ustawodawczą, w związku z tym dzisiejszym wydarzeniem rozpoczynamy zbiórkę podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie. Ustawa miałaby dać prawo kobiecie do przerwania ciąży do końca 12 tygodnia lub później, jeśli zagrożone jest zdrowie i życie matki. Proponowane zapisy miałyby zagwarantować także m.in. pełen dostęp do zajęć z edukacji seksualnej. Przedstawiciele Stowarzyszenia Inicjatywa Polska zamierzają zebrać w całym kraju 100 tysięcy podpisów. Dlatego podobne spotkania odbyły się w innych miastach Polski, także w Bykoszczy. Oglądają Państwo główne wydanie zbliżeń. Jakie tematy przed nami? Bezpieczeństwo przede wszystkim, przygotowania wolontariuszy do Światowych Dni Młodzieży. Wyspa Wynalazców z okazji Dni Otwartych Funduszy Europejskich w Toruniu. We Wtelnie przewrócił się ciągnik podczas prac gospodarczych w sadzie. Niestety kierowca nie żyje. Tragiczny wypadek także z udziałem autobusu i samochodu osobowego w Wieleńcu, niedaleko Chełmna. Autokarem podróżowali licealiści z Chojnic, którzy wracali ze szkolnej wycieczki. Kierowca osobówki zginął na miejscu. Czworo uczniów trafiło do szpitala. Do wypadku doszło w nocy na drodze krajowej nr 91. Policjanci wstępnie ustalili, że kierowca samochodu osobowego zjechał na przeciwny pas ruchu i uderzył w autobus. 29-letni kierowca osobówki zginął na miejscu. Czworo uczniów z obrażeniami ciała trafiło do szpitala. Autobusem łącznie podróżowało 28 licealistów, 4 opiekunów i kierowca. Uczniowie wracali do Chełmna ze szkolnej wycieczki w Zakopanem. Oprowadzanie gości z całego świata, pomoc w przygotowaniu miejsc noclegowych czy posiłków, ale też zwracanie uwagi na bezpieczeństwo uczestników to tylko niektóre obowiązki wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży. Dlatego konieczne są odpowiednie przygotowania. Dziś w Toruniu odbyło się szkolenie, m.in. z zakresu bezpieczeństwa. Miliony wiernych połączonych modlitwą i wspólnym przeżywaniem spotkania z papieżem. Od ponad 30 lat Światowe Dni Młodzieży to dla młodych katolików niezwykle ważne wydarzenie.
oczekuję też, że moja wiara wzrośnie, ale też chciałbym swoim świadectwem przekazać tą wiarę innym, czyli pokazać, że ja wierzę. To wyzwanie duchowe, ale i organizacyjne. Szacuje się, że do Krakowa, gdzie odbędą się tegoroczne uroczystości, przybędzie nawet 2,5 miliona pielgrzymów, dosłownie z całego świata. Właśnie dlatego cały czas w diecezjach trwają przygotowania z grupami wolontariuszy. Wielkie zaplecze ludzi, którzy czuwać będą na tym, by przebieg tych dni był jak najpełniejszy, jak najlepszy i z korzyścią dla wszystkich, którzy do nas przyjadą. Jestem jedną z wolontariuszek, które będą pomagać w tym wszystkim. Będą służyć pomocą osobom przyjezdnym, pielgrzymom. A pomagać będzie komu? Do samej diecezji toruńskiej przybędzie blisko 400 wiernych, m.in. z Francji, Kanady, ale też Zambii czy Gabonu. W oczekiwaniu na Światowe Dni Młodzieży spędzą w Toruniu aktywne 5 dni. Przygotowaliśmy takie wspólne modlitwy w 5 kościołach, też w różnych językach, ewangelizację uliczną, koncerty. Też trzeba będzie rozdać posiłek, więc do tego wszystkiego przygotowujemy dzisiaj wolontariuszy. Szczególnie ważne będzie bezpieczeństwo uczestników, zwłaszcza w kontekście niedawnych ataków terrorystycznych w Europie. Podczas szkolenia wolontariusze otrzymali wskazówki od policjantów, by nawet w tłumie wiernych zachować szczególną ostrożność. Oczywiście trzeba mieć oczy dookoła głowy, tak? Trzeba zwracać uwagę na osoby, które znajdują się w naszym pobliżu, na wszelkie jakieś pakunki, które mogą stanowić zagrożenie. Światowe Dni Młodzieży w Krakowie rozpoczną się 27 lipca. Miały zatrzymać wrogie wojska, ale przegrywają z czasem i wandalami. Forty na Kujawach i Pomorzu mogłyby być wizytówką regionu, ale brakuje pomysłu na to, jak je zagospodarować. O tym, jak zmienić niszczejące zabytki w tętniące życiem obiekty turystyczne, rozmawiają w Toruniu i w Bydgoszczy przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, właściciele i miłośnicy fortyfikacji. Toruńskie forty powstały w drugiej połowie XIX wieku. Miały chronić miasto i wschodnią granicę Prus. Paradoksalnie nie zostały wykorzystane zgodnie ze swoim pierwotnym przeznaczeniem. Twierdza Toruń nigdy nie uczestniczyła w działaniach wojennych. Między innymi dlatego forty przetrwały do dziś. Cały czas otacza się aura pewnej tajemniczości, niedostępności, no i ciekawostek, jak się za tym kryją. Nie tylko w Toruniu, ale też w Chełmnie i Grudziądzu istnieją zabytkowe fortyfikacje. Niestety większość obiektów jest już mocno nadszarpnięta zębem czasu, a możliwości ich wykorzystania są ogromne. W sąsiednich komorach takiej budowli fortecznej, w sąsiednich kazamatach, można bez problemu zmieścić po sąsiedzku miłośników ciężkiego roka i hodowców kanarków i nie będą sobie przeszkadzali. Jak wykorzystać zabytkowy fort, wskazują architekci, którzy stworzyli projekt przebudowy fortu XIV w Toruniu. Wizualizacja przedstawia m.in. hotel, restaurację, ale także przystań, która umożliwiłaby uprawianie sportów wodnych. Jest to wielka przestrzeń otwarta, którą można śmiało różnie wykorzystywać, różnie zagospodarować, jeśli chodzi o wnętrza. Międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona fortyfikacjom ma pokazać, w jaki sposób można wykorzystać forty i jak pozyskać na to pieniądze, na przykład z Unii Europejskiej. W ciągu najbliższych lat w ramach regionalnego programu operacyjnego Urząd Marszałkowski rozdysponuje ponad 7 miliardów złotych, między innymi na ochronę zabytków. Są takie cztery obszary, w ramach których możemy poszukać tych środków, to znaczy możemy poszukać to w obszarze kultury, w obszarze ochrony przyrody, w obszarze rewitalizacji oraz w obszarze przedsiębiorczości. W ostatnim dniu uczestnicy konferencji przenieśli się do Bydgoszczy, gdzie zwiedzali m.in. Eksplozeum i Muzeum Wojsk Lądowych. Koncerty, wycieczki, zmagania sportowe i wystawy. Łącznie 70 wydarzeń w 4 dni. Tak wyglądają dni otwarte funduszy europejskich w regionie. Dzisiaj Urząd Marszałkowski w Toruniu zamienił się w wyspę wynalazców, na której prezentowano to, co powstało przy udziale unijnych funduszy. Na Wyspie Wynalazców zwłaszcza dzieci mogły zetknąć się z projektami, które były finansowane z unijnych pieniędzy. Specjalnie dla nich przygotowano zajęcia w ogrodzie i przy prasie drukarskiej. W samym budynku na mieszkańców czekały natomiast eksperymenty chemiczne. Dni otwarte funduszy unijnych, które w Kujawsko-Pomorskim potrwają do niedzieli, to największa w Polsce akcja promująca unijne projekty. Muzea w regionie otwarte dla zwiedzających. W ramach Europejskiej Nocy Muzeów wiele placówek zaprasza do zwiedzania ekspozycji, także w Toruniu i we Włocławku.
Bezpłatne zwiedzanie stałych wystaw i wiele dodatkowych atrakcji. Muzea w Toruniu są otwarte dla wszystkich. Pokażemy to, co notabene jest naszą specyfiką, a więc najbardziej charakterystyczne zbiory we wszystkich, a więc w 5 oddziałach ekspozycyjnych, a z drugiej strony będziemy mogli zapoznać się z technikami, technologiami związanymi z konserwacją. Muzeum przygotowało też warsztaty wypieku i ozdabiania pierników. Mieszkańcy mogą zwiedzić wystawy czasowe, wziąć udział w prelekcjach, grach edukacyjnych, a także w spotkaniach z historykami i kolekcjonerami. Muzea otwarte będą do późnego wieczora. Na wystawie Burak z cukrem, historia i konteksty będzie można spotkać się ostatni raz z autorką wystawy. Będzie można też spróbować rozmaitych słodkości i po raz ostatni zebrać przepisy, które dotyczą właśnie potraw z buraka cukrowego. W Toruniu zwiedzający mogą też wejść na wieżę ratuszową i podziwiać panoramę miasta. We Włocławku dla mieszkańców przygotowano dwie ekspozycje prezentowane w Muzeum Etnograficznym i w zbiorach sztuki. Są też atrakcje specjalne, degustacja i możliwość zakupu regionalnych potraw. W Bydgoszczy Noc Muzeów odbędzie się 21 maja. Szlagier 2016, czyli ogólnopolskie spotkania z muzyką filmową i musicalową. Organizatorem tego konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury numer 5 w Bydgoszczy. O zwycięstwo walczyło kilkudziesięciu uczestników ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. To impreza o charakterze cyklicznym, obejmująca warsztaty, konkurs oraz recital zaproszonego gościa. W tym roku była nim aktorka Katarzyna Żak, która dzieliła się swoim doświadczeniem zawodowym i przekazywała cenne wskazówki młodym artystom. Kiedy się weźmie na warsztat okoliczności, potem tekst, potem muzykę, to zaczyna się dopiero praca. Także tych uwarunkowań na szczęście jest dużo, no bo jest nad czym pracować. Konkurs zakończył koncert galowy w Kinoteatrze Adria. Fantazja, fantazja, bo fantazja jest od tego. Założycielka Fasolek, autorka telewizyjnych programów edukacyjnych, tekstów kilkuset piosenek i książek dla dzieci. Ewa Chotomska na spotkaniu sympatyków książki w Bydgoszczy organizowanym przez Fundację Book Crossing Polska wywoływała uśmiechy na twarzach dzieci, a rodziców przeniosła do wspaniałej krainy dzieciństwa. To kobieta z wyobraźnią, którą według niej samej najbardziej rozwija czytanie. Książka to jest coś, bez czego sobie zupełnie nie wyobrażam życia, ale dzisiaj trzeba dzieci zachęcać do czytania książek troszeczkę inny sposób. Trzeba im po prostu podpowiadać przez jakieś zagadki, przez anegdotki, przez jakieś historie. Spotkanie zorganizowano w ramach projektu Czytająca Bydgoszcz, Bydgoskie Biesiady Czytelnicze. 17. Wojewódzki Przegląd Artystycznego Ruchu Seniorów ARS 2016 przyciągnął wielu uczestników. Zespoły folklorystyczne, wokalne, soliści i kabareciarze przenieśli seniorów w artystyczny świat. Impreza odbywa się cyklicznie od 1979 roku. Zainicjował ją Tytus Frelichowski, pracownik Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury i wieloletni działacz na rzecz ludzi Złotego Wieku. W tej kolejce niektórzy czekali już od 8 rano. Ruszyła sprzedaż biletów do Teatru Polskiego za 400 groszy. 400 groszy, no to jest na okazję. Okazja. Wszystko w ramach ogólnopolskiej akcji Biletu za grosze. W poprzednim roku była to akcja Bilet za 250 groszy. Ona nawiązywała do 250-lecia teatru publicznego w Polsce. W tym roku 400 groszy, symboliczna kwota, oznacza 400. rocznicę śmierci Williama Szekspira. Spektakle z okazji Dnia Teatru Publicznego odbędą się 21 maja. Miłosierni misjom, pod takim hasłem Zgromadzenie Ducha Świętego w Bydgoszczy zorganizowało festyn rodzinny. Bawili się i starsi, i młodsi, a zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na potrzeby misji i misjonarzy. W tym roku chcemy te zebrane pieniądze przede wszystkim przeznaczyć na przygotowanie i wysłanie naszych najmłodszych duchaczy, seminarzystów, którzy przygotowują się do stażu misyjnego. Cel misji to Ameryka Południowa i Azja. Każdy uczestnik festynu mógł kupić symboliczną cegiełkę, ale 21 spotkanie misyjne to przede wszystkim dobra zabawa dla całej rodziny. Najmłodsi tancerze wystąpili na dużej scenie, nie zabrakło konkursów i quizów z nagrodami. Były także występy zespołów wokalnych, wystawa prac artystycznych i nauka tańca.
chóry z całego regionu, zespoły kameralne, orkiestry, a także soliści to wykonawcy tegorocznego cyklu maryjnych koncertów z Różą, które przez cały maj odbywają się w bydgoskiej katedrze. Koncerty są nawiązaniem do przedwojennej tradycji, zgodnie z którą bydgoszczanie poprzez śpiew i muzykę w tej właśnie świątyni dziękowali za odzyskaną po zaborach wolność. W tym roku odbywają się w 50. rocznicę koronacji obrazu Matki Bożej Pięknej Miłości. Koncerty maryjne z Różą stały się swego rodzaju przeglądem twórczości o charakterze sakralnym powstałej na przestrzeni wieków, a także prezentacją wykonawców, a ci pochodzą nie tylko ze środowiska muzycznego Bydgoszczy. Niektórzy pojawiali się już kilkakrotnie, inni, jak na przykład Orkiestra Muzyków Bydgoskich M-Band pod dyrekcją Ewy Makuli, wystąpili po raz pierwszy. Nasza działalność właściwie zaczęła od tego, że zaczęliśmy grać właśnie w kościołach, na różnych uroczystościach kościelnych. I tak to się rozwinęło. Już 21 rok tak to trwa. No ale również mamy repertuar i rozrywkowy, i patriotyczny, także bardzo dużo na wszystkie okazje. Istniejąca od 21 lat orkiestra wykonywała m.in. popularne pieśni maryjne. Muzyce często towarzyszył śpiew słuchaczy. Koncerty maryjne z Różą przyczyniają się w znacznej mierze do popularyzacji muzyki i są kontynuacją przedwojennych śpiewaczych tradycji Bydgoszczy. Każdy może pięknie zaśpiewać i to jest taka platforma, płaszczyzna do sięgania po nowy repertuar, po doskonalenie umiejętności, po utrzymanie cały czas pieśni chóralnej, bo niestety coraz mniej jest chórów w panoramie nie tylko naszego regionu, ale również kraju. Odbywające się tuż po wieczornej mszy koncerty maryjne potrwają do 31 maja. W tym czasie w katedrze, a także w kilku innych bydgoskich kościołach będzie można posłuchać m.in. chorału gregoriańskiego i wyszukanej muzyki kilku epok. Bydgoszcz, Urszula Guźlecka. Przez żołądek do serca, a przez serce do Księgi Rekordów. W Toruniu powstało dziś największe na świecie serce z pierników. Do wspólnego pierniczenia zaprosiło mieszkańców żywe Muzeum Piernika, które w tym roku obchodzi jubileusz 10-lecia istnienia. 14 metrów kwadratowych pojemności i ponad 300 kawałków ciasta. Takie serce do pierników mają właśnie torunianie. Żywe Muzeum Piernika kończy w tym roku 10 lat. Bijemy rekord na największe w świecie serce z piernika. Nikt jeszcze takiego rekordu nie podjął się pobić. Pierwsza próba bicia rekordu i po raz pierwszy zastosowana technologia. Mistrzowie piernikarstwa, żeby lepiej spoić ciasto, dodali czekolady. Niektórym trudno było powstrzymać apetyt. Zaczynają się roztapiać i się zastanawiamy, jak to zjeść, żeby się nie ubrudzić. No ale skoro już tak długo czekamy, to... jesteśmy gotowi ubrudzić się i zjeść. Adepci piernikarstwa najpierw musieli ciasto ugnieść, potem wypiec, w końcu swoim imieniem udekorować. Tajemnica udanego piernika tkwi w przyprawach, wiedzą o tym nawet dzieci. Pieprz, kawałki czekolady, miód i cynamon. Tylko pracownicy Biura Rekordów do końca zabawy nie mogli ulegać pokusom. Po 3 godzinach pierniczenia ogłosili sukces. No jest rekord. Chyba dobrze, że akurat w Toruniu na ten pomysł wpadli. No bo cóż innego, Toruń serce piernikowe jak najbardziej odpowiada. To właśnie w Toruniu pierniki smakują najlepiej. Życzymy więc smacznego. Po takiej uczcie pora na sport. Hubert Malinowski, dzień dobry. Dzień dobry, a dziś w sporcie dzieje się naprawdę wiele i nawet jeśli Państwo czynnie nie uczestniczą, to pewnie kibicują. I tak już wiemy, że w Hiszpanii mistrzem została Barcelona, która wygrała swój mecz, podobnie jak Real Madryt, zachowała jeden punkt przewagi. W Polsce poznaliśmy kolejnego spadkowicza z Ekstraklasy. Za chwilę rozpocznie się żużlowe Grand Prix na Stadionie Narodowym. Trwają rozgrywki piłkarskie i tak Zawisza Bydgoszcz po pierwszej połowie na własnym boisku remisuje bezbramkowo z Wigrami Suwałki. W pierwszej lidze w tych samych rozgrywkach w Grudziądzu Olimpia przegrywa z Miedzią Legnica także do przerwy 0-1. A w Kobylarni pod Bydgoszczą w stadninie koni Dilmar po 10 latach przerwy znów największe prestiżowe zawody w skokach przez przeszkody. O randze tych zawodów niech świadczy fakt, że przyjechali najlepsi jeźdźcy, najlepsze konie. Jest m.in. Jarosław Skrzyczyński, mistrz Polski w skokach przez
przeszkody. Zawody potrwają jeszcze jutro, dlatego wszystkich kibiców serdecznie zapraszamy, podobnie jak na wieczorny serwis sportowy. Michał Zalewski, Ryszard Olszewski, Maurycy Męczekalski, a teraz Jarosław Lewandowski. Dziennikarz i szef zbliżeń dołączył do grona sławnych absolwentów Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Wyróżnienie od 4 lat z okazji Dnia Wydziału przyznawane jest osobistościom ze świata polityki, sportu i kultury. Chodzi o to, żeby pokazać, że nasi absolwenci realizują się również na innych polach. Nie tylko na polu geografii, związanych czy na polu nauczania geografii, czy na polu nauk, a również w innych sektorach, w tym przypadku akurat mediów. Bardzo przyjemne, chociaż się tego wyróżnienia kompletnie nie spodziewałem. Zaskoczyli mnie tutaj pracownicy wydziału, chociaż ja nigdy nie ukrywałem, że kończyłem geografię, że moje zainteresowania krążyły wokół geografii, wokół pogody, bo ja tak naprawdę z wykształcenia jestem klimatologiem, ale co jest ważne, to tutaj zdobywałem szlify dziennikarskie, bo tutaj zacząłem działać w radiu studenckim, potem były radia komercyjne, no i tak trafiłem do telewizji, a ta wiedza, którą zdobyłem na studiach, no uważam, że mi się czasami przydaje w mojej pracy, bo czasami zwracam uwagę innym dziennikarzom na pewne rzeczy. Wprawdzie nie jestem pogodynkiem, no ale pogoda bardzo mocno wpływa na nasze życie. O tak, dzięki Jarkowi wiemy na przykład, jaka jest różnica między gradem a krupą śnieżną. Jarkowi oczywiście serdecznie gratulujemy wyróżnienia i czas na prognozę pogody na Zielone Świątki. Magda Żakowska, dzień dobry. Witam serdecznie. Jeśli nadal na niedzielne popołudnie planujemy piknik na trawie lub rowerową wycieczkę, to koniecznie te plany musimy jednak zmienić, bo niedzielna pogoda nie zachęci nas do wypoczynku na świeżym powietrzu. Popłynie już niebawem nie tylko wilgotne, ale też znacznie chłodniejsze powietrze. Już jutro przed południem popada na krańcach zachodnich i północnych regionów. Po południu przelotnie popada praktycznie na całym obszarze. Będzie też chłodno. W niedzielne popołudnie temperatura nie przekroczy 12-13 stopni. Ale na szczęście poprawę pogody widać już na mapach. Magda Żakowska, dziękujemy bardzo, a kończymy zaproszeniem. Już o godzinie 19 na naszej antenie pokazy, eksperymenty i ciekawe rozmowy, czyli przedsmak Bydgoskiego Festiwalu Nauki. Sam festiwal startuje 18 maja, ale my już dziś przekonamy Państwa, dlaczego nie można go przegapić. Wieczorne wydanie zbliżeń o godzinie 21:45. Do zobaczenia.